wszystkie elementy, które zaplanowaliśmy, są realizowane. Z tego bardzo się cieszę. Po rocznej przerwie, po przerwie związanej z pandemią, wracamy do tradycji, do święta Barwic, które zawsze jest w ostatni weekend lipca. Program, oferta skierowana do mieszkańców z okazji naszego święta Barwic była tak zaplanowana, aby po prostu każdy mieszkaniec, niezależnie od wieku, miał coś dla siebie, aby po prostu był to miły, przyjemny wieczór, bo to tak naprawdę święto naszych mieszkańców, całej naszej lokalnej społeczności. Proszę Państwa, życzę fajnej zabawy, miłej, przyjemnej i Dni Barwic Anno Domino 2021 uważam za otwarte. Czy zima sypie śnieg i król nie milej pędzi dni i bogacz szumą w puchu śpi, nie mi szmiewa sen. Teatrem naszym jest nam bór, orkiestrą miłych ptaków chór, a łowy zmianą scen. Proszę.
Bardzo się cieszę, że udało nam się dzisiaj z okazji Dnia Barwic uruchomić mobilny punkt szczepień, a bardzo jestem szczęśliwy i dumny, że ponad 55 uczestników, mieszkańców, chociaż nie wiem czy mieszkańców, tak, ale osób zaszczepiło się właśnie tą jednorazową szczepionką. Uważam, że to jest wielki sukces i dziękuję wszystkim tym, którzy właśnie to dokonali. Powiedzieć, że za rok widzimy się ponownie? Zdecydowanie tak. Takie imprezy, jak widać, tak jak słychać zresztą, tak, one scalają, one integrują lokalne społeczeństwo. Tym bardziej, że jesteśmy ciągle w okresie pandemii, ale te obostrzenia, które mogliśmy zastosować, pozwoliły nam do zorganizowania tej pięknej imprezy i dajmy mieszkańcom właśnie tą chwilę odchnienia i żeby po prostu mogli tak godnie świętować, bawić się, jak to ma miejsce od początku dzisiejszego najwyższego święta.